Kim według Biblii są pasterze i nauczyciele? Te dary zostały dane z myślą o nowonarodzonych niemowlętach w Chrystusie, aby przyprowadzić i umacniać dzieci Boże w prawdzie. Wszystkie dary dane przez Chrystusa Kościołowi zostały podarowane w celu przygotowania świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, abyśmy już nie byli dziećmi, jak uczy nas list do Efezjan, 4 rozdział, 12 do 14 wersetu. Bóg chce, aby Jego dzieci rosły w prawdzie, dlatego też ustanowił dary dla ich zbudowania i wzrostu. Umacnianie dzieci Bożych w prawdzie jest zadaniem zwłaszcza tych, którzy sprawują dary pasterzy i nauczycieli, tych, którzy zostali dani przez Pana Jezusa Kościołowi jako pasterze i ci, którzy zostali dani jako dar od Pana Jezusa jako nauczyciel. Dar pasterza i dar nauczyciela są wyraźnie w tym fragmencie z listów do Efezjan połączone. Nie mówi ten fragment, on dał niektórym pastorom i niektórym nauczycielom, ale raczej dał niektórych jako pasterzy i nauczycieli. Te dwa dary są wymienione razem, pokazując, że są ściśle powiązane, chociaż są to odrębne dary i ktoś może być jednym bez drugiego lub może być oboma. Te dwa dary są ze sobą ściśle powiązane i są przez Boga udzielane ciału Chrystusowemu dla opieki i pomocy Bożym ludziom. Pasterze, już sama nazwa. Pasterze wskazuje na to, że ich zadaniem jest karmienie i troszczenie się o Boże owieczki. Określenie to dotyczy tych, których Pan Jezus powołał osobiście i uzdolnił do karmienia trzody Bożej. Pragnieniem Pana Jezusa, czyli dobrego pasterza, jest nie tylko to, aby Jego owce zostały wyrwane z ręki wroga, lecz również, aby były chronione, prowadzone i dokarmiane. Pasterz sprawuje pieczę nad ludem Bożym i zabiega o to, aby wierzący nie zeszli na manowce i bezdroża oraz próbuje prowadzić ich na właściwe tory, jeśli zbłądzą. Pasterz ma współczujące serce i potrafi w trafny sposób udzielić wierzącemu pociechy w trudach, w trudnościach i udręce. Utożsamia się z jego problemami, żywo w nich uczestniczy i gorąco zabiega o to, aby dodać otuchy, nadziei, podnieść na duchu i wzmocnić, udzielając duchowej rady, zachęty czy korekty. Posługując się w tym celu Słowem Bożym, pasterz czuwa nad duszami i ostrzega je, jeśli widzi u nich pierwsze symptomy niebezpiecznej beztroski i światowości. Pasterz musi mieć coś więcej niż samą tylko znajomość prawdy. Musi być wyposażony również w zdolność do osiągania tą prawdą sumień i serc pojedynczych wierzących każdego dnia. W praktyczny sposób zastosowuje prawdę słowa oraz zajmuje się sumieniami i sercami wierzących. Interesuje się każdą owcą Chrystusa osobiście i zabiega usilnie o jej duchowe zdrowie. Jego praca może nie szczędzić mu smutku, przed czym człowiek z natury się wzbrania, ale jest najbardziej błogosławioną i pożądaną pracą, jaką można sobie wyobrazić. Praca pasterza ma w dużej mierze prywatny charakter.
Pasterz nie musi być mówcą, udzielającym się na forum, ani zajmować znaczącej pozycji, chociaż może mieć również dar publicznego zwiastowania i nauczania słowa. Człowiek, którego w liście do Efezjan, 4 rozdział 11 werset Pismo nazywa pasterzem, jest kimś, kto posiada odebrany od Chrystusa szczególny dar i kwalifikacje do sprawowania duchowej troski i pieczy nad trzodą Bożą, gdzie tylko wejdzie z nią w kontakt. Jest pasterzem z racji daru i charakteru sprawowanej służby, chociaż może być aktywny zawodowo i pracować na swoje utrzymanie, troszcząc się jednocześnie o lud Boży w swoim otoczeniu. Może również poświęcić cały swój czas służbie pasterza dzieci Bożych, podróżując z miejsca na miejsce jako sługa Kościoła Boga Żywego, albo intensywnie pracując w jednym miejscu. Wszystko zależy od wskazań jego mistrza i głowy w niebie. Może być kilku tak obdarowanych, troszczących się o duszę pasterzy w lokalnym świadectwie Kościoła Bożego, a mimo to żaden z nich nie będzie przyjmował tytułu albo zajmował stanowiska księdza, diakona, popa czy pastora zboru, gdyż byłoby to przywłaszczeniem sobie miejsca przynależnego Duchowi Świętemu, niweczącym tym samym jego suwerenne prawo, aby używać kogokolwiek chce jako jego ust w Kościele. Tak przecież uczą nas słowa z pierwszego listu do Koryntian 12:11. W dzisiejszych dniach, w czasach zorganizowanych instytucjonalnie kościołów, ktoś może nosić tytuł duszpasterza lub pastora zboru, nie posiadając wcale pasterskiego daru otrzymanego od Chrystusa. Co więcej, człowiek taki może być nawet nienawrócony. Jeśli rzeczywiście jest dzieckiem Bożym, nie można wcale wykluczyć, że mimo swego tytułu posiada na przykład dar ewangelisty, a wszyscy oczekują od niego sprawowania służby pasterza i nauczyciela, do których nie został uzdolniony przez głowę Kościoła. Ponieważ to on posiada tytuł pastora nadany mu przez ludzką organizację, służby duszpasterskiej nie pozwala się wykonywać innym obecnym w zborze wierzącym. Być może bardziej uzdolnionym do tej pracy niż on, ponieważ nie posiadają upoważniającej do tej służby wyraźnej ordynacji. W podobny sposób można uniemożliwić wykonywanie darów zarówno ewangelistom, jak i nauczycielom. Zjawiska takie są przeciwne Bożemu porządkowi, jaki przewidział on dla swego Kościoła, przedstawionemu w Dziejach Apostolskich i w listach do zborów. Są one ewidentną przeszkodą dla wolnego, suwerennego działania Ducha Bożego i wykonywania darów Chrystusowych. Nie zaprzeczamy wcale, że z pewnością istnieje wiele prawdziwych sług Chrystusa i obdarowanych pasterzy służących na oficjalnych, urzędowych stanowiskach w chrześcijańskich kościołach, choć poddali się współczesnej organizacji Kościoła, a w zasadzie dezorganizacji Kościoła, to jest ludzkim porządkom, wykluczającym porządek Boży. Wykonują dobre dzieło dla swego Pana. Uznaję ich dary i uznajemy ich dary pochodzące od Pana i szanujemy ich, ale niestety nie możemy zaaprobować ich niebiblijnych stanowisk. To, co właśnie rozważyliśmy, to Boży porządek Kościoła, który w sposób diametralny różni się od instytucjonalnego porządku ludzkiego, jaki zdominował dzisiejsze kościelnojaństwo. Biblijny porządek w sprawowaniu darów w lokalnym zborze wierzących rozważyć należy bardziej szczegółowo. Powracając do tematu pasterza i cech, które charakteryzują jego służbę, możemy uogólnić je jednym terminem, jednym słowem – dozór. Dozór w jego najlepszym znaczeniu. To jest słowo oddane w objawieniu 2:27 jako rządzić.
I w oryginale jest tym słowem, co paść. Mamy tego potwierdzenie w Mateusza 2,6 albo w Dziejach Apostolskich 20,28 albo w pierwszym liście Piotra 5,2 i w Ewangelii Jana 21,16. Gdy Pismo Święte mówi o rządach, ma na myśli służbę, najlepiej rządzi lub kieruje ten, który najlepiej i najwięcej służy. Kwalifikacje dla osoby sprawującej pasterską troskę znajdziemy przede wszystkim we fragmentach, które zajmują się starszymi lub biskupami, albo dosłownie nadzorcami. Są to 1 Tymoteusza 3 od 1 do 14 oraz Tytusa 1 od 6 do 9. Jest tak dlatego, że praca starszych jest blisko spokrewniona z darem pasterskim. Widzimy to na przykład w apostolskim wezwaniu, jakie apostoł Paweł skierował do starszych w Efezie. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, to jest starszymi, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Uczą nas o tym Dzieje Apostolskie 20:28. Z pewnością dar i praca pasterzy są bardzo ważne i niezbędne. Powinniśmy prosić Pana Jezusa, Pana żniwa, aby wzbudził wielu prawdziwych pasterzy dla potrzeb swojej trzody i zachęcił do służby tych, którzy ten dar posiadają, ponieważ jak za dni Chrystusa, tak i teraz, tak i dzisiaj, wielu jest opuszczonych, jak owce, które nie mają pasterza, jak uczy nas m.in. Mateusza 9 rozdział 36 werset. Oby każdy, kto posiada dar pasterza, jak z nikomu, by nie była jego aktualna miara, ocknął się ze snu, poczuł na nowo z całą mocą ciężar odpowiedzialności, jaki na nim spoczywa, aby w trudzie i znoju miłości troszczyć się o owce Boże oraz dał się zachęcić do wykonywania tej jakże szlachetnej służby. I teraz, jeśli nie posiadamy osobiście daru pasterza, chciejmy jednak mieć serca zatroskane o dobro owiec Chrystusowych. Nauczyciele z kolei, dar nauczyciela jest nie mniej ważny i ściśle powiązany z darem pasterza, który właśnie razem są splecione, jak widzieliśmy wcześniej w fragmencie z listu do Efezjan. Jako że pasterz, który nie jest zdolny do nauczania, nie przyniesie wielkiego zysku osobie, którą się on zajmuje. Można być nauczycielem, nie posiadając daru pasterza, ale sytuacja odwrotna jest niemal niemożliwa. Różnica pomiędzy pasterzem a nauczycielem polega na tym, że w przypadku pasterza nacisk położony jest na ludzi, którzy są pouczani, a w przypadku nauczyciela punkt ciężkości spoczywa na nauczanej prawdzie. Nauczyciel przedstawia bezkompromisowo prawdę Bożą, natomiast pasterz dogląda, z jakim przyjęciem prawda ta spotyka się u pojedynczych wierzących i jak jest przez nich urzeczywistniana. Ustanowiony przez Boga nauczyciel to ktoś, kto zajmuje się tym, aby znajdować swoją radość w zanoszeniu prawdy Bożej innym dla ich radości i duchowego zysku. Ma szczególny dar rozumienia, pojmowania prawd Słowa Bożego i zauważania drobnych różnic w znaczeniu. Przede wszystkim zaś zdolny jest przez moc Ducha Świętego przedstawić prawdę w klarowny sposób i przekazywać ją innym w klarowny sposób.
Wielu jest takich, którzy znają prawdę i mają z niej osobistą radość, lecz nie potrafią przekazać innym w zrozumiały sposób tego, co jest ich skarbem. To właśnie o to chodzi w darze nauczyciela. Ktoś, kto posiada ten dar, potrafi jasno i przekonująco przedkładać prawdę wierzącym tak, że ich sumienia zostają postawione w świetle Bożym. Dzięki takiemu przedstawianiu prawdy w słuchaczach budzi się poczucie odpowiedzialności, aby pójść za tym światłem. Jest to efekt służby prawdziwego, obdarowanego przez Boga i kierowanego przez Ducha nauczyciela. Nauczyciel jest w szczególny sposób pilnym studentem słowa, który jednocześnie wie, jak, gdzie i kiedy posłużyć się prawdą, której się z niego nauczył. Jest to ktoś, kto wykłada należycie słowo prawdy. Tak uczy 2 Tymoteusza 2:15. Podkreśla jego doskonałość w najdrobniejszych szczegółach, objaśnia naukę i tłumaczy trudności. Jego pasją jest wprowadzanie dzieci Bożych w głębię jego słowa i rozwijanie w nich Bożego charakteru. To właśnie nauczyciel wykrywa błędy, obala fałszywe nauki i przekonania, chroniąc przed nimi lub wyrywając ich szpon ludzkie dusze. Prawdziwy nauczyciel będzie miał również zawsze przed oczami fakt, że to Chrystus jest właściwym tematem Pisma i centrum wszelkiej jego nauki, dlatego też będzie nieustannie starał się wymalować przed oczami wierzących żywo jego osobę, wywyższyć go i jego dzieło. Jakże kosztownym darem dla Kościoła jest dar nauczyciela. Jak bardzo potrzeba nam takich nauczycieli. Jakże wdzięcznymi powinniśmy być Panu za każdego jednego prawdziwego nauczyciela, którego posiadamy. Bo to przecież On dał nam w swej łasce każdego z nich, aby nas utwierdzić, byśmy nie byli miotani lada wiatrem nauki, jak uczy nas list do Efezjan. 4:14. Będąc świadomymi tego, że błędne, złe nauki i przekonania są niemal wszechobecne, powinniśmy modlić się, aby Pan wzbudził i zmotywował do służby obdarowanych nauczycieli, którzy potrafiliby klarownie i z mocą przedstawiać prawdę Bożą, aby dusze wierzących zostały uwolnione spod ich wpływu i mogły budować się w najświętszej wierze. Módlmy się, aby jego dary nie zostały skrępowane przez skrzętnie zorganizowany system religijnych mechanizmów, aby mogli oni w nieograniczony sposób wykonywać swą służbę dla całego ciała pod bezpośrednim kierownictwem jego głowy. W obecnych dniach przewrotnych i wszetecznych nauk istnieje wielkie zapotrzebowanie na takich, którzy nauczaliby wiernie podstawowych prawd Ewangelii, na przykład usprawiedliwienie z wiary, wystarczalność ofiary Chrystusa, pewność zbawienia, aby umocnić i wybawić tkwiące w błędnych naukach dusze, które choć zbawione właśnie z powodu tych zasadniczych błędów zostały zahamowane w dalszym rozwoju. Jest to połączenie pracy ewangelisty i nauczyciela, czego przykładem może być działalność apostoła Pawła, nauczającego wierzących w liście do Rzymian podstawowych prawd Ewangelii. Paweł kumulował w sobie wiele darów, był apostołem, prorokiem, ewangelistą, nauczycielem pogan i bezsprzecznie pasterzem w najprawdziwszym znaczeniu. Jego słowa skierowane do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jakim się powodzi. Dzieje apostolskie 15:36 objawiają prawdziwie pasterskie serce i powinny być dewizą każdego innego pasterza owiec Chrystusowych.